Wahadło Foucault jest bezpośrednim dowodem na to, że Ziemia obraca się wokół własnej osi. Co dziwne, dopiero w XIX wieku ten uczony Foucault zademonstrował, że Ziemia obraca się wokół własnej osi, używając właśnie tego wahadła. Proszę bardzo. My mamy tutaj zestaw demonstracyjny, który składa się z karuzeli. Na tej karuzeli znajduje się jakiś obiekt, który ma symulować człowieka. Dalej figurka. Dalej mamy kulkę na nitce, czyli wahadło. To wahadło zostanie uruchomione. Najpierw będzie się poruszało wtedy, kiedy karuzela jest nieruchoma, a następnie przy pomocy wirownicy uruchomimy karuzelę i zaobserwujemy, co się dzieje. Proszę bardzo. Uruchamiamy wahadło. Proszę zwrócić uwagę, że wahadło wychyla się w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny tablicy i cały czas drga w tej samej płaszczyźnie. Jednakże, jak łatwo zauważyć, dla obserwatora, który znajduje się na karuzeli, płaszczyzna wahań wahadła zmienia się i można pokazać, że ta płaszczyzna wahań obraca się w kierunku przeciwnym, aniżeli obraca się sama karuzela. Dlaczego tak się dzieje? Wyjaśnimy sobie w następujący sposób. Żeby wyjaśnić działanie wahadła Foucault, musimy się odwołać do siły, która występuje w nieinercjalnym układzie odniesienia, jakim jest układ, który się obraca. Ziemia jest takim nieinercjalnym układem odniesienia. A więc jeśli mamy dowolny obiekt, który porusza się względem obracającego się układu odniesienia, i wyobraźmy sobie, że ten układ obracający się obraca się z prędkością kątową omega, natomiast nasz obiekt porusza się w tym układzie nieinercjalnym z pewną prędkością V', to w tym nieinercjalnym układzie odniesienia działa na niego siła Coriolisa, która jest dana takim wzorem. Wyobraźmy sobie teraz, że mamy, przepraszam bardzo, wahadło na biegunie. Zwykłe wahadło matematyczne, które jest umocowane gdzieś na biegunie. Tutaj jest pokazany wektor prędkości kątowej Ziemi właśnie na biegunie. Jest on skierowany do nas. Teraz wyobraźmy sobie, co będzie, jeśli wahadło właśnie uruchomimy na biegunie, co się będzie działo z płaszczyzną wahań tego wahadła. A więc wiemy, że na wahadło musi działać siła Coriolisa. To zobaczmy, jaki jest kierunek tej siły w zależności od tego, w jakim kierunku porusza się wahadło. A więc mamy wahadło, które znajduje się na biegunie. Rysujemy jeszcze raz wektor prędkości kątowej omega Ziemi. I dalej załóżmy, że wahadło porusza się w lewą stronę. Jak porusza się w lewą stronę, to wektor prędkości wahadła V' jest skierowany w lewo i zgodnie z definicją siły Coriolisa na kulkę będzie działała siła, która ma zwrot zgodny z regułą śruby prawoskrętnej, tak jak iloczyn wektorowy V' i omega. A więc jeśli V' nałożymy na omega w tym iloczynie wektorowym, to otrzymamy siłę Coriolisa, która będzie skierowana do ekranu rzutnika. Jeśli teraz oczywiście wahadło będzie się poruszać w drugą stronę, bo jak wiemy wykonuje ruch harmoniczny z lewa na prawo, to wtedy zobaczmy, co się będzie działo z siłą Coriolisa. Czyli jeśli porusza się w lewą stronę, to siła Coriolisa działa na wahadło w ten sposób, że spycha poza ekran, poza płaszczyznę, w której jest wektor prędkości i wektor omega. Natomiast jak porusza się w drugą stronę, to wówczas iloczyn wektorowy V' na omega skutkuje w sile Coriolisa, która jest zwrócona do nas. I wtedy kuleczka wahadła jest spychana do nas. Czyli jak wahadło porusza się w tę stronę, to jest spychane do ekranu, a jak porusza się w drugą stronę, to jest spychane do nas. I w związku z tym obserwujemy taki efekt, że jeśli jesteśmy na obracającej się Ziemi, że właśnie
wahadło obraca się, jego płaszczyzna wahań, płaszczyzna, w której drga, obraca się, jeśli jesteśmy obserwatorem, który znajduje się na Ziemi, to ten obrót jest obrotem przeciwnym do obracającego się układu odniesienia. Czyli jeśli układ odniesienia porusza się zgodnie, przeciwnie z ruchem wskazówek, do ruchu wskazówek zegara, to płaszczyzna wahań tego wahadła musi się poruszać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. I obserwujemy następujący efekt. Jeśli właśnie wahadło porusza się w stronę prawą, to siła Coriolisa działa do nas. Jeśli w drugą stronę, to siła Coriolisa działa od nas. A więc płaszczyzna ciągle zmienia swój kierunek. Także jest to zwrot przeciwny do zwrotu tego obracającego się układu odniesienia. A więc jeśli Ziemia porusza się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, to płaszczyzna tego wahadła obraca się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Tak jest z punktu widzenia obserwatora, który znajduje się na obracającej Ziemi, czyli on uważa, że na wahadło działa siła Coriolisa, która powoduje, że płaszczyzna wahań wahadła zmienia się, natomiast zmienia swój kierunek. Natomiast z punktu widzenia obserwatora, który znajduje się na zewnątrz Ziemi, oczywiście ten ruch wahadła jest związany z tym, że po prostu że ruch płaszczyzny wahadła jest nie jest zauważalny, natomiast po prostu obraca się Ziemia. Jeśli natomiast znajdujemy się nie na biegunie, tylko na dowolnej szerokości geograficznej, to oczywiście będziemy również, będąc w tym nieinercjalnym układzie odniesienia, obserwować obrót płaszczyzny wahań wahadła, tylko ten okres obrotu będzie inny, troszeczkę dłuższy i on będzie równy 2 pi razy sinus teta, gdzie teta to jest kąt szerokości geograficznej, na której się znajdujemy. A więc występowanie siły Coriolisa, czyli to, że obserwujemy obrót płaszczyzny wahań wahadła, jest bezpośrednim dowodem na to, że Ziemia obraca się wokół własnej osi. Dziękuję bardzo za uwagę.